Zajechałem ci na nogę. O Jezu, te spodnie długo nie wytrzymają. Tam już leje. Tam już leje, no. Siema, siema, słuchajcie, zaraz słaba tutaj zbije, ale zanim przyjedzie, to powiem wam, zdradzę mój pomysł. Zadzwoniłem wczoraj do Nabora, znacie Nabora. Nie jeden sprzęt od niego kupiłem. Trzymajcie kciuki, bo postaram się to wydębić za 1000 zł, nie? Nie znam się na takich sprzętach. Pytam się, czy jest cała porobiona, mówi, no cała, cała, ale są tam niedociągnięcia, no to... To... Rakieta. Rakieta. Oj, słowa, szaczory się wpierdzielił. Spal gumę! Ale powiem wam, że jeżeli ktoś by chciał tak lepiej no, potrenować sobie jazdę na kole, to proponuję wam na dół... Sława na kole wyrywa. Proponuję wam koło supermoto z tyłu założyć. Na 18 normalnie. Na koło dawaj. No, sława spokojnie. Dobra, nawrotkę zrobimy, nie wystraszymy panią z pieskiem. Tu sława z nawrotka! Majster! I wiecie co, on ma tą CDR-kę, nie? I dojadę do niego się targować, żeby mi sprzedał tanio i żebym pojechał z Danielem i zawiózł ten motocykl do Berlina bezpośrednio i po prostu będę miał tam motocykl, nie? CBR-kę 600. W jakim stanie ona jest w tej chwili, no to dopiero będę mógł ocenić, jak pojadę. Ale jedno wiem, że w przyszłym tygodniu jadę właśnie ją oglądać i targować się. Coś tam na pewno jest do porobienia, ale no zobaczymy, ale pomysł jest naprawdę bardzo dobry, nie? Po co mi drogi motocykl, kurde, w Niemczech? Żeby mi ukradli w samym centrum Berlina. Muszę zobaczyć po prostu, w jakim stanie jest ta CDR-a, nie? No Nabor coś wspomniał o napędzie, nie? Że jest do wymiany. Ale ja już mówię do niego, no to co ty tam robiłeś? Kaczka, no to paliłeś? Mówię, co? A on mówi, no robiło się, nie? Po wiosce. No to... Pytam się, czy jest cała porobiona, mówi, no cała, cała, ale są tam niedociągnięcia. No to już zacząłem się śmiać i mówię, no ładnie. Niedociągnięcia w stylu Nabora to jest, to już fajnie brzmi. I dlatego jadę z Danielem. Daniel po prostu nie jeden motocykl kupił. To jest chyba najlepszy pomysł. Wiadomo, tam, no jak tam się jeździ po Berlinie, nie? Wiadomo, głupawki tam nie można robić. Wieczorami i tak policja tam się czai na motocyklistów. W ciągu dnia trzeba jeździć normalnie. 30, 50, więcej 30 niż 50. Kradną motocykle na potęgę. No i jedzie! Najlepsza 450 u nas we wsi. Na Akrapowiczu co nie gada. Ale już dobrze, damy mu spokój. No chyba, że motocykl by mienił, Sławas. Ty, to jest jakiś inny motocykl. Nie, to jest Sławas. Jednak. Nie, on w ogóle miodu mu nie daje. Ja już byłem tam, gdzie deszcz pada. Siema. Gdzie deszcz pada? Tam. A, tam, o. Widziałeś mi tu? A wiesz, że kupuję CBR-kę? Na Niemcy? Od Nabora? Nie znam się na takich sprzętach, co tam jest. Ale ty mówiłeś, że chcesz kupić sobie ten... Ale nie CBR-kę. ...ścigacza. A co?
Kawasaki? A nie co? Wiem, coś fajnego, kurde, nie wiem. A co jest fajne? A co jest fajne? Ja muszę sobie wytypować temat, muszę Honda? Musiałeś przejechać się. Czy zobaczyć. Od razu w mini ścigacza byś się pierdzielnął? Ja mam przecież. No. Ty masz i nie dałeś się golnąć? No przecież jak no nie? No, ja nie jechałem nigdy. No, na filmiku. A kiedy mnie zaprosisz? Możesz na jazdę. Na dzisiaj ten. Dzisiaj? No, byłem ten przecież. Ale da się dzisiaj golnąć? Przecież dwa lata temu byłem, no nim go odpalimy, to będziemy z godziny siedzieli. Coś bo ostatnio, jak nie jeździłem, to wyparowało mi z gaźnika ten, paliwo i został sam olej. O, uruchom. A. I no mówię, odkręciłem zbiornik, to został tylko sam olej, no, przy takich temperaturach. No właśnie. Ale szmat tu napchałeś jakiś. Co tam jest? Tam jest ten... Co tam jest? Antyrad system. Antyrad system. No. Ty, no żebyś, nie powiem ci... Żeby szczury nie... Fajna ta 450, nie? A co ty masz za dżingiel? To. Rakieta. Rakieta. Rakieta, jak wiesz, nie może być. Mhm, Ale ty, no widzę, że tam nieźle obcierałeś te drzewa. Ja pierdzielę. Gdzie, no, ja pierdzielę, sława, już nowy motor już zniszczony. No nie widzisz, jak się w zeszłym tygodniu pierdolnąłem? Gdzie? Co? Na wirowni? Na jakiej? No jak, no jaki? No, na Godziebie? Nie, no na żwirowni u nas, jak z piękne górki są. I spierdzieliłeś się z górki? Piękne górki zrobił, no przepiękne. A co, na koło dałeś i się wyjebałeś? Wtedy to właśnie po raz pierwszy w życiu narobiłem w partki ze strachu. A się nie liczy, w pieluchy waliłem. Tak, waliłeś w pieluchę. Nawet tak mi wybiło. O Jezu. A ty co zrobiłeś to z 10 ujęć kamer? No. Kurwa, satelit. To ty jedziesz z... Nie, no, wziąłem z Google. Z Google, kurwa? No, satelit, no. Wszyscy cię nagrywali, cały świat, kurwa? No, to jeszcze weź od ten... Od ruskich coś. Ale naprawdę, górki to był... Ale słowa odwalił. Chyba nie wygodam. I się, kurwa, mówię, dodam gazu, zobaczę, jak daleko polecę, nie? Aha. No to... I oszło, i powietrze. A poleciał. I co, kontuzje jakieś? Łapa zdarta, kolano zdarte. O, a, tu takie auka jest lekkie. Ale krzywą kierę masz, wiesz? To już od razu widać na pierwszy rzut. Nie, ale kupiłem angielską i to, kurwa, przyjebuję. Angielska, nie? Czulowa jest, nie? Tak, lewą wziął gazu daje. No, kurwa. No. Musiałeś to zrobić? Musiałem, bo się skrzywiał na lewo. Co, jadę kupić motocykl do motostajni. 60 km. Sława mi tutaj podpowiada, żeby tam pojechać, tam mają dobre sprzęty. No ale nabór jeszcze, no zobaczymy, wyślę mu zdjęcie roweru, ale nie wiem, tak kurde, się zastanawiam, że może być słabo tam od nabora z tym sprzętem, nie? A tam podobno za 2-3 koła można fajny motocykl kupić. Może jakaś Kawasaki by wleciała, no ciekawy jestem tego wszystkiego. Co to wyniknie z tego? Nie, Sławas, może jakiś Kawasaki bym kupił? Nigdy nie miałem, zawsze chciałem mieć Kawasaki. No, gdzieś pyrkał sobie po Berlinie. Będę pyrkał po Berlinie. No jeźdź, nie popisuj się, że masz stop. Masz stop. Morsa mi wysyła. Ja wiem. Po całym mnie w dupę tak było. W krótkich sportkach. Różowy. 30 na godzinę. 30 na godzinę. Różowy śmigł. Pepe. Poświrujemy trochę i spadamy. Ja dzisiaj, jutro. Dzisiaj nie, jutro. Zadzwonię do gościa, zapytam, jakie ma sprzęty. No i czekajcie następnego odcinka, być może już z zakupu. I następne to już będą zjazdy po Berlinie i okolicy, czyli Berlin Brandenburg. Z językiem mi coraz lepiej idzie, także daję sobie jeszcze 2-3 miesiące, żeby już tak lepiej pogadać po niemiecku. Was ist das? Warum? Da? Co
robisz? Halo, kto mówi? W leku. A, dobra. Kamera ci pali w ten, w kosmos. Słabas. Cały słabas. Piękny zachód słońca, ja to uwielbiam po prostu, nie? Dwa koła i zachód słońca. Dzień dobry. Tak nie wolno tobie mówić, tak jest brzydko.